Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy dzisiejszy w tym momencie tutaj webinar pod kątem w tym momencie pokazania możliwości integracji CAD-a z systemem ERP. Poprowadzą w tym momencie tutaj Jakub Spieratek z firmy MAT. Witam. Przemysław Serek z firmy MAT. Dzień dobry, witam. Oraz ja, Paweł Ścipień, CFI, systemy informatyczne. Próba głosu, czy nas słuchać, czy widać? Nie słychać? Czy słychać? Dobrze, dziękuję, wystarczy. Więc podczas dzisiejszego tutaj spotkania chcielibyśmy tutaj Państwu tutaj opowiedzieć troszeczkę o możliwościach w tym momencie integracji oraz co ona nam daje, co ona może nam w tym momencie tutaj dać, czyli w jaki sposób tutaj można to w tym momencie tutaj wykorzystać pod kątem w tym momencie tutaj pracy u Państwa w tym jako firmach. Na końcu tego webinara pokażemy już technicznie, jak ta integracja wygląda pomiędzy w tym momencie już która została przygotowana przez firmę MAT, pomiędzy tutaj systemem w tym momencie Vault, Inventor, a oprogramowaniem ERP firmy CFI, czyli Vendor ERP. Tak, czyli w tym momencie na początku troszeczkę tutaj ogólnie, po co ta integracja, co nam może dać, jakie są w tym momencie korzyści, a później przejdziemy już do pewnej implementacji, takiej w tym momencie tutaj testowej, pod kątem w tym momencie tutaj tego rozwiązania. Więc jeżeli mamy w tym momencie tutaj firmę przemysłową, która produkuje pewne elementy i je projektuje u siebie, pracuje ogólnie na kilku systemach w firmie. Tak? Jednym systemem jest system CAD-owski, gdzie projektujemy, konstruktorzy pracują, czy przygotowujemy, co my chcemy w tym momencie tutaj wykonać, modelujemy dany wyrób. Pod kątem w tym momencie tutaj działania już w sferze magazynowo-produkcyjnej są jakieś systemy w tym momencie ERP-owe, które zarządzają tymi elementami plus ewentualnie jakieś dodatkowe, to będzie tutaj podsystemy, w zależności w tym momencie od tej firmy. Integracja daje nam w tym momencie połączenie systemu CAD-owskiego z systemem ERP, czyli minimalizuje potrzebne w tym momencie prace do przenoszenia danych między tymi systemami, co za tym idzie w tym momencie eliminuje błędy na etapie przenoszenia, tak? Czyli w tym momencie tutaj konstruktor nie musi komuś dawać tych wszystkich tutaj materiałów, żeby ktoś je wpisał do systemu ERP, tylko mamy to automatycznie zrobione poprzez w tym momencie integrację. Następnym elementem dosyć istotnym przy tutaj takiej niejako pracy jest kwestia zarządzania wersjami i rewizjami, tak, czy w zależności od nomenklatury, prawda? Czyli to będzie to, co zrobi konstruktor, żeby jawnie było widziane u technologów, jawnie widziane w tym momencie już na hali produkcyjnej pod kątem odpowiednim w tym momencie tutaj aktualnych rysunków i tym podobnych rzeczy. Czyli te wszystkie elementy, które są przy braku integracji potrzebne, żeby ktoś tego pilnował, ktoś tego w tym momencie tutaj aktualizował w jednym, w drugim systemie, czasami drukował rysunki, zanosił na halę produkcyjną, robił jakieś pieczątki i tak dalej, żeby wszędzie były aktualne w tym momencie dane. Poprzez integrację możemy to całkowicie w tym momencie zautomatyzować, całkowicie możemy w tym momencie tutaj to wyeliminować wszelkie w tym momencie tutaj problemy i skrócić czas pracy pod kątem przygotowania tych wszystkich elementów, pod kątem w tym momencie działania. W ramach w tym momencie integracji też bardzo często w tym momencie możemy pójść krok dalej, czyli przygotowanie sobie pewnych mechanizmów już po stronie w tym momencie konstrukcji, czyli po stronie systemu CAD-owskiego, pod kątem wyciągania pewnych elementów, czy automatyzacji pewnych elementów już w ramach cechowania detali, cechowania w tym momencie tutaj wyrobów, czyli wykorzystanie na przykład w tym momencie pod kątem inwentora tak zwanych ilogików. Tak, o tym też pokażemy w tym momencie tutaj kilka, jak to możemy w tym momencie tutaj wykorzystać, co dzięki temu możemy w tym momencie tutaj uzyskać pod kątem całego procesu produkcyjnego i zarządzania tymi procesami. I z drugiej strony, już mając w systemie ERP BOMA, mając w tym momencie w systemie ERP, w tym momencie tutaj cechy, które też na podstawie tych ilogików mogą tutaj automatycznie do nas w tym momencie tutaj do ERP w tym momencie przyjść, można też bardzo mocno zautomatyzować
proces tworzenia technologii, proces tworzenia wycen. Tak? Czyli w tym momencie tutaj mamy dokładną w tym momencie BOM, mamy materiały, mamy pozakładane w tym momencie kartoteki, mamy w tym momencie ocechowane te kartoteki. Typu w tym momencie tutaj ilość gięć, ilość cięć, ilość w tym momencie tutaj linii spawania, czy jakieś dodatkowe w tej cechy, które sobie w tym momencie robimy, w zależności od profilu i od w tym momencie tutaj typu produkcji. Na podstawie tego możemy automatyzować pod kątem tutaj normatywów, pod kątem procesu technologicznego, żeby proces tworzenia technologii był jak najbardziej w tym momencie tutaj krótki oraz pewny, czyli w tym momencie powtarzalny. Czyli żeby nie robić też pewnych błędów pod kątem wycen, że ktoś źle popatrzy na rysunek i powie, że tam jest w tym momencie tutaj spawania 2 metry kwadratowe, bo sobie w tym momencie źle odczytał, to może w tym momencie zrobić system za niego pod kątem w tym momencie tutaj integracji. Czyli to są w tym momencie tutaj cele związane w tym momencie z integracją, czyli ogólnie mówiąc bardzo mocno skrócenie czasu i wyeliminowanie pomyłek, które w tym momencie w ramach w tym momencie tutaj normalnej pracy mogą w tym momencie tutaj nas sporo kosztować, czy to czasu, czy to czasami też już jakichś dodatkowych kosztów, bo trzeba w tym momencie powtórzyć produkcję, a tu możemy w tym momencie tutaj już mieć to załatwioną, zwłaszcza przy prototypowaniu, czy to przy w tym momencie tutaj zmianach, tak? Czyli jeżeli w tym momencie tutaj wykonujemy jakieś zmiany, to ta integracja też w dużej mierze nam w tym momencie pozwala pewne rzeczy w tym momencie tutaj poprawić, w tym momencie tutaj czy pomóc. Więc to, co tutaj wspomniałem, w ramach w tym momencie tutaj automatyzacji pewnych w tym momencie tutaj działań uzyskujemy w tym momencie skrócenie czasu pracy, tak? Czyli przyspieszenie czasu pracy konstruktorów, bo mamy w tym momencie też dostęp w ramach w tym momencie tutaj już pracy na CAD-zie do pewnych danych w tym momencie z ERP-a, czyli też nie musi w tym momencie tutaj zapytywać pod kątem tutaj, nie wiem, technologa czy logistyka, czy dany materiał mamy, czy nie mamy, może sobie sam sprawdzić i nie musi też korzystać z oprogramowania ERP-a, no bo on zna się na CAD-zie, ma pracować w CAD-zie. A więc tutaj też jest kwestia w tym momencie, że tutaj pewna wymiana jest dwukierunkowa, czyli w tym momencie tutaj konstruktorzy korzystają z tego, co jest w ERP-ie, technolodzy, logistycy korzystają z tego, co jest w CAD-zie. Tak, czyli przyspieszenie w tym momencie pracy, przyspieszenie w tym momencie wiedzy o pewnych w tym momencie tutaj rzeczach, wyeliminowanie błędów w dokumentacji, tak, czyli w tym momencie poprzez ERP-a, poprzez system w tym momencie tutaj rejestracji pracy w ERP-ie na hali produkcyjnej możemy zawsze pokazywać aktualne rysunki, aktualną dokumentację, bo to jest to połączone bezpośrednio w tym momencie ERP z CAD-em, czyli zawsze mamy dostęp do aktualnej rewizji, do aktualnej w tym momencie zmiany i tak dalej. Tak, czyli w tym momencie tutaj eliminujemy potrzeby w tym momencie tutaj, często nawet drukowania pewnych rysunków, bo możemy je mieć w formie elektronicznej. W ramach w tym momencie zlecenia zawsze pokazujemy to, co jest potrzebne, aktualne, to, co jest aktualnie w tym momencie przez konstruktorów przygotowane. Czyli to są w tym momencie tutaj główne elementy związane w tym momencie tutaj z wykorzystaniem tej integracji, co w firmie możemy w tym momencie tutaj zaoszczędzić, co możemy wyeliminować pod kątem tutaj pewnych problemów, które mogą w tym momencie tutaj przy normalnej pracy być, tak? Czyli to jest takie elementy związane z integracją, czyli po co ona jest, co ona nam daje. Natomiast teraz przejdziemy tutaj już do pewnych szczególików, czyli w tym momencie tutaj pokażemy w tym momencie tutaj na przykładzie inwentora Wolta, jak te elementy pod kątem pracy konstruktora mogą wynikać i później przejdziemy do systemu ERP, jak dalej możemy te dane w tym momencie tutaj SCADA po stronie w tym momencie ERP-a wykorzystać i co z tego możemy dalej osiągnąć. Dobra, to ja już udostępniam ekran w takim razie. To tak, do celu prezentacji posłużymy się takim prostym modelem, bo nie o sam model tutaj chodzi, tylko o pokazanie, co można zrobić i jak mniej więcej ten mechanizm działa bez wdawania się w szczegóły. To, co Paweł wcześniej mówił, pewne narzędzia, które mogą zautomatyzować czy przyspieszyć działanie, wyeliminować ręczne działania konstruktora. To pierwszy przykład, który jest bardzo często w firmach wykorzystywany,
Wszędzie tam, gdzie są tworzone elementy z blach, jakoś tak nam się składa, że masa naszych klientów takie elementy robi. Automaty, które można wykorzystać w inwentorze, które można, czy to za pomocą reguł iLogic, czy za pomocą ciut bardziej zaawansowanych narzędzi, które pewne informacje z modeli CAD-owskich są w stanie wyciągnąć, bo one i tak się tworzą. I dla przykładu, elementy wykonywane z blach, w momencie, kiedy popatrzymy sobie na kończę, zasłonięte mam okno, bo mam zasłonięte okno paskiem od zooma, jeden moment. Ja sobie przerzucę tylko okno na chwilę na drugi monitor, bo mi się nakrywają paski narzędzi na siebie. Dobrze, coś tam może się uda przełączyć albo inne. Tego nie sprawdziłem wcześniej. Dobra, będę to próbował pokazać odrobinę inaczej. Na zestawieniu komponentów. Pokażę zestawienie komponentów, gdzie mam powyciągane szereg różnych informacji. Nie wszystkie, ale prawie wszystkie. Dla elementów z blach. Automatem, bez uczestnictwa w ogóle konstruktora, w tle inwentor jest w stanie sobie wygenerować takie informacje jak wymiary gabarytowe, detali, czy to są elementy z blach, czy nie, czy to są złożenia obojętne. Dla elementów, na przykład dla elementów wykonywanych jako konstrukcje blachowych, dodatkowo inwentor sobie wyciąga informacje o wymiarach rozwinięcia, grubości blachy, masie blachy takiej razem z odpadem, czyli tam ramka opisana, prostokąt opisany na rozwinięciu, może wyliczyć od razu, jaka jest maksymalna masa odpadu, czyli różnica pomiędzy gotowym modelem a takim prostokątem opisanym na rozwinięciu. Tak samo powierzchnie i tego typu rzeczy, na przykład powierzchnia 3D w przypadku malowania, kiedy chcemy jakoś tam oszacować ilość farby czy proszku, który potrzebujemy do malowania. Te wszystkie informacje inwentor wyciąga sobie z automatu, tak samo na przykład długość, w przypadku konstrukcji blachowych, długość obwiedni rozwinięcia, czyli od razu mamy gotową informację dla technologa, jeżeli chodzi o laser, jaka jest długość ścieżki do palenia przez laser. Więc tego typu informacje możemy wyciągnąć z automatu. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić na etapie inwentora, nie musimy tutaj korzystać, konstruktor nie musi skakać pomiędzy oknami, pomiędzy inwentorem czy voltem a systemem ERP. Jeżeli konstruktor chce na przykład zdefiniować dla jakiegoś elementu zakupowego, czy jaki to jest indeks z naszego magazynu lub przypisać materiał, z którego ma być wykonany detal. Mamy zrobioną wtyczkę do systemu Vendo. W tym momencie konstruktor sobie wpisuje kawałek nazwy czy fragmentów występujących w nazwie. Są odfiltrowywane pozycje magazynowe z systemu Vendo. Konstruktor sobie może wybrać od razu materiał, z którego ma być wykonany taki detal. I w tym momencie, jeżeli te dane zostaną przeniesione do systemu Vendo, system od razu wie,
z jakiego materiału, z jakiego surowca ten detal ma być wykonany. Nikt nie musi tam podpinać żadnych materiałów, kojarzyć, z czego to ma być wykonane, więc w przypadku dużych złożeń naprawdę dużo pracy odpada dla osoby, powiedzmy technologa, który najczęściej takie informacje definiuje. Jeżeli są to jakieś elementy zakupowe, możemy od razu też wybrać, co to jest za element z naszego magazynu. No, bardzo często konstruktorzy muszą zamodelować jakieś elementy zakupowe, czy ściągnąć ze strony producenta jakieś modele w SAC-ie, STEP-ie i od razu tutaj tworząc taki detal możemy zdefiniować, co to jest za detal z naszego magazynu i w momencie przenoszenia zestawienia komponentów do systemu Vendo od razu system będzie wiedział, co to jest za element z naszego magazynu, ile tam sztuk tego trzeba, więc ta materiałówka podepnie się sama. Nie trzeba skakać między oknami, robić Ctrl-C, Ctrl-V, wklejać gdzieś tych informacji. Wszystko to można zrobić z poziomu inwentora. Dla Black jest trochę prościej, bo tutaj można zrobić automat, który na bazie materiału, który konstruktor zdefiniuje w inwentorze, oraz grubości blachy, na przykład z automatu reguła nam wyszuka surowiec naszego magazynu i automatycznie wpisze kod takiej blachy do właściwości w inwentorze i później można z tego skorzystać. Tutaj też taki jakiś podzespół, jeden z podzespołów, gdzie mamy te informacje właśnie związane z gabarytami, z materiałówką wybrane. Po wygenerowaniu tych wszystkich informacji, które jesteśmy w stanie stworzyć, czy wygenerować na etapie systemu CAD-owskiego, czy inwentora, no to wszystko trafia do Volta. W Volcie możemy sobie dodatkowo zarządzać cyklem życia, czyli możemy definiować, czy jeszcze jesteśmy na etapie projektowania takiego detalu, czy ten detal już został wydany, zarządzać rewizjami. Nie jest to webinarium o samym Volcie, co on może, jak wygląda zarządzanie rewizjami, zmiany cyklu życia i tak dalej. Ja to tylko wspominam, że coś takiego można robić, do czegoś takiego służy Volt, jeżeli ktoś nie miał z tym styczności. Tam Paweł wspominał o dodatkowych formatach dokumentów, które można tworzyć ręcznie bądź automatycznie, albo i tak, w zależności od potrzeb. I w Volcie można dołożyć, zaimplementować coś takiego, że na przykład dla wszystkich rysunków w momencie zmiany stanu rysunku z pracy w toku na wydany, czy jakiś kolejny stan, z automatu w tle utworzą się na przykład PDF-y z rysunków, zapiszą się gdzieś na jakimś dysku sieciowym, one oczywiście mogą być opisane jakimiś numerami rysunków, rewizją z Volta, szereg różnych informacji można w nazwie takiego pliku zawrzeć. Mogą dla plików konstrukcji blachowych bardzo często klienci robią, czy chcą, żeby się robiły automatycznie przy zmianie stanu pliki DXF, żeby były gotowe dane dla programistów od laserów. Czasami pojawia się też potrzeba generowania jakichś satów, stepów, dodatkowych formatów, kiedy na przykład jakieś elementy są wykonywane w kooperacji, żeby kooperantom można było szybko wysłać, żeby były gotowe po prostu pliki w jakichś uniwersalnych formatach do wysłania. Te dodatkowe dokumenta, pliki można robić w prosty sposób albo przy zmianie stanów je podpinać, ale można też ręcznie taką paczkę dokumentacji wygenerować z poziomu złożenia. W momencie, kiedy kończymy już etap projektowania, czy chcemy przenieść dane do systemu ERP, wykorzystujemy coś takiego, co się nazywa karty elementów, czyli na bazie plików są tworzone karty elementów, takie rekordy, które można powiedzieć jeden do jeden już odpowiadają
pozycją produkcyjnym w systemie ERP. Różnica pomiędzy kartą elementu a plikiem jest taka, że pliki w strukturze bardzo często, czy czasami konstruktorzy używają na przykład plików złożeń pozornych, plików odniesień, które nie są elementami produkcyjnymi. Karty elementów, przy tworzeniu kart elementów takie pliki w inwentorze są pomijane, nie są z nich robione karty elementów, natomiast dla wszystkich tych plików, które są w inwentorze zdefiniowane jako pliki normalne lub pliki handlowe, zakupowe, są przypisywane karty elementów. Możemy zdefiniować, że te karty elementów mają zaczytać różne informacje z pliku, ale jak przebiega ta procedura, ona nie jest skomplikowana, bo to jest kwestia jednego czy dwóch kliknięć, żeby te karty elementów przypisywać i co się później z tymi kartami dzieje, to pokaże Przemek. Ja wyłączam udostępnianie i przekazuję ekran Przemkowi. Dzień dobry. Na początek standardowe pytanie, czy mnie słychać dobrze? Bardzo proszę o jakieś potwierdzenie. Słychać. Słychać, dobra, dziękuję bardzo. Super. W takim razie, tak jak powiedział Kuba, ja zajmę się już jakby samym aspektem tego, w jaki sposób wyeksportować te nasze pliki do ERP-a. Muszę mi tylko dać sekundę, czy mi się tutaj... Dobra. Okej, ekran widać, mam nadzieję. Tak też ja przechodzę do roboty. Kuba wspomniał o kartach elementów. No tak jak powiedział Kuba, jest to taki jakby pośredni twór pomiędzy plikiem, na którym pracuje konstruktor, a samym systemem ERP. Tutaj z reguły gdzieś tam poruszają się w obrębie tych kart elementów technologii. Można na przykład właśnie edytować tam jakieś właściwości związane powiedzmy z produktem, które nie są stricte związane z plikiem i po prostu wygodniej jest to nam zmienić z poziomu gdzieś tam systemu CAD-owskiego, niż przenosić się od razu do systemu ERP. Tak? Jeżeli zmienimy sobie to tutaj w CAD-zie, to potem od razu nam się gdzieś tam pokaże w ERP-ie w momencie eksportu. Tak też, jak w ogóle, jak utworzyć te karty elementów? Mamy tutaj sobie to złożenie nasze, tego naszego Google Karta. Proszę bardzo, mogę go tutaj rozwinąć, żeby to było w miarę widoczne. I teraz co robimy? Klikamy sobie prawym przyciskiem myszy, przypisz lub aktualizuj elementy. No i w tym momencie Wolt wykonuje taką operację właśnie pobrania tego BOM-u i przerzucenia go na kartę elementów. W tym momencie taką kartę elementów gotową możemy sobie zapisać i zamknąć. W tym momencie już plikami się praktycznie rzecz biorąc nie interesujemy, przechodzimy sobie do tego naszego elementu. Jest nasz GoCard, jest jakiś BOM. Możemy go zatem wyeksportować. Zaznaczamy go, żeby mieć pewność, że na pewno wybraliśmy odpowiednie złożenie i uruchamiamy sobie wtyczkę. Ja dodam tylko tak przy okazji, że ten BOM możemy też edytować. Możemy na przykład dołożyć jakieś elementy na poziomie Volta, których nie modelujemy w inwentorze, bo czasami to nie ma sensu albo nawet jest ciężko, ale są na przykład takie elementy potrzebne w całościowym BOM-ie, żeby taki detal wyprodukować. Więc jeszcze na etapie systemu CAD-owskiego możemy sobie taki BOM uzupełnić. Czasami takie BOMy mechaniczne są uzupełniane na przykład o całą część elektryczną z jakiegoś programu do projektowania automatyki, elektryki, więc można też taki BOM zaciągnąć z takiego zewnętrznego programu, stworzyć na jego bazie taki podzespół z komponentami elektrycznymi i mieć już cały kompletny BOM w Volcie i taki kompletny BOM eksportować do systemu ERP.
Dobrze, w takim razie wracam. Jak Państwo widzicie, tutaj pojawia nam się okienko naszego integratora i tutaj w tym momencie możemy sobie już wyeksportować nasz WOM. Mamy tutaj kilka opcji, między innymi możemy wybrać, na bazie jakich plików przeprowadzony zostanie eksport. Tak jak wcześniej wspominał Kuba, możemy rewizjonować nasze pliki w Wolcie. To jest jakby jedna z głównych idei tego w ogóle, dlaczego Volt powstał. Tak jak Państwu przed chwilą pokazałem, przypisałem bądź zaktualizowałem element. Jeżeli zmienimy plik i nie zaktualizujemy elementu, wtedy domyślnie do importu gdzieś tam, do eksportu do RPA zostaną użyte te pliki, które są przypisane do tego elementu. W tym momencie możemy sobie wybrać, czy chcemy właśnie wybrać wersję, która ostatnio była przypisana, bo być może wiemy, że akurat w tym momencie, kiedy przypisywaliśmy kartę elementów, to był ten konkretny plik, który gdzieś tam potem pójdzie na produkcję. Są natomiast też firmy, które gdzieś tam nie przejmują się tymi elementami za bardzo, nie chcą się nimi interesować, bo to jest dodatkowa robota, w związku z czym chcą przypisać i zapomnieć bez żadnej aktualizacji. Do tego służy nam ta środkowa opcja. Ona służy do tego, żeby wziąć ostatnią wydaną rewizję, tak, ta, która teraz jest na produkcji. I tutaj odchodzi nam, tak jak mówiłem, to aktualizowanie karty elementów. Jeżeli zapomnimy zaktualizować kartę elementów, możemy po prostu zaznaczyć tą wersję. Ona wtedy już nie bazuje na tym, co się dzieje w elementach, ale na tym, co się dzieje w rewizjach plików. De facto to, co jest na produkcji, tutaj zostanie przeniesione gdzieś tam do RPatch. To, co powinno gdzieś tam pójść na produkcję. O, w ten sposób. Są też firmy, które totalnie nie przejmują się gdzieś tam wersjonowaniem i rewizjonowaniem plików. To, co jest najnowsze, jest, że tak powiem, właściwe. Mamy i opcję dla tych Państwa, którzy tak z tego korzystają. Po prostu bierzemy najnowszą wersję pliku i wtedy ta wersja pliku zostanie gdzieś tam przeniesiona, wyeksportowana do systemu ERP. Możemy też oczywiście wybrać sobie jakieś właściwości, które chcemy przenieść. No tutaj mamy kilka blach, więc powiedzmy, chcemy jakieś właściwości fizyczne tych detali, no i jakieś dane już do samego ERP-a, tak? Te dane, które gdzieś tam były przed chwilą Kuba pokazywał z naszego integratora. Teraz możemy kliknąć eksportuj i oczywiście cały nasz buffer zostanie przeniesiony do Vendo. Jak to wygląda, już pokazuję. Generalnie zakładają nam się struktury kartoteki, przepraszam, do konkretnych plików z konkretnymi właściwościami, które przenieśliśmy, oraz pokazuje nam się cała struktura właśnie, która odwzorowuje nasze złożenie zaciągnięte z Volta SCADA. Co dokładnie potem dzieje się z tymi danymi w Vendo, to już pokaże Pan Paweł Ścipień. Także dziękuję za uwagę i zapraszam do, tak powiem, kontynuacji. Na początku, dobrze. Czyli mamy w tym momencie tutaj strukturę zaimportowaną w tym momencie tutaj do... Mamy strukturę zaimportowaną w tym momencie do Vendo, czyli już tutaj do ERP-a. Tak, czyli mamy tutaj to, co tutaj Przemek tutaj pokazał. Tego kokarta już to będzie zaimportowanego. W ramach tutaj tej struktury mamy wszystkie w tym momencie elementy, czy to są złożeniowe, czy to detale, czy to w tym momencie tutaj elementy zakupowe, w tym momencie wyszczególnione pod kątem w tym momencie tutaj działania. W przypadku to będzie tutaj elementów, które to, co tutaj było wspomniane przez Jakuba, że możemy w tym momencie pewne rzeczy w tym momencie tutaj tymi logikami tutaj wynosić i przenosić. Są również tutaj w tym momencie otrzymane będą, czyli kwestia wymiarów, kwestia w tym momencie tutaj materiału i inne elementy, które w ramach w tym momencie wdrożenia ustalamy, co jest istotne, tak? No bo dla jednego będzie istotne w tym momencie ilość otworów, dla innego będzie istotne w tym momencie nie tylko ilość, ale i wielkość tych otworów. Czyli to będzie tutaj, jakie elementy są jako tutaj potrzebne, są te naniesione. I to jest podstawą do pracy już w ramach w tym momencie tej technologa,
żeby móc przygotować tutaj dalsze elementy pod kątem niejako pracy. Czyli my do takiego BOM-a w tym momencie musimy przygotować tutaj technologie produkcyjne, które już będą zawierały również informacje o marszrucie, tak? Czyli o marszrucie, o normatywie i tym podobne w tym momencie elementy. Natomiast mając taką strukturę, już możemy w ramach w tym momencie tutaj prostej tej informacji, możemy już mieć pewną prostą kalkulację, ile ta nasza w tym momencie tutaj komponent, nasz wyrób w tym momencie powinien w tym momencie kosztować w ramach w tym momencie różnych elementów pod kątem w tym momencie tutaj danych z ERP-a. Czyli jak są jakieś elementy zakupowe nowe, to są niewycenione. Oczywiście to już jest polityka w tym momencie, jak prowadzimy w tym momencie tutaj elementy zakupowe, które mogą w tym momencie tutaj nam pozwalać w tym momencie tutaj to w jakiś sposób szacować. Tam, gdzie mamy już elementy w tym momencie, które już na magazynie były, jawnie są w tym momencie wycenione, czyli już na tym etapie wiemy, ile to faktycznie kosztuje i mamy tutaj już samą politykę zamawiania tych elementów pod kątem magazynu, czy pod kątem w tym momencie dostawców. Czyli możemy w tym momencie już wszystkie elementy związane, nazwijmy to z pętlą MRP, uruchamiać. Tak? Czyli już pod tym kątem w tym momencie tutaj to, co dostajemy automatem, już nadaje się do pełnej w tym momencie pracy pod kątem logistyki magazynowej, zaopatrzenia, czy nawet prosty sposób kalkulacji. Natomiast technolog może w tym momencie tutaj albo automatem, albo ręcznie przyporządkowywać do tych elementów produkowanych pewne marszruty technologiczne. Czyli tworzymy technologię, która uzupełnia nam w całości już co powinno być tutaj wykonane. W ramach w tym momencie tutaj tych rozchodów program automatycznie mi wszystko, co sobie było na BOM-ie, przenosi już do technologii. Czyli to też jest pełna automatyzacja procesu, czyli dla technologa ta praca jest w tym momencie bardzo prosta i no jeżeli te marszruty są poustawiane według pewnych w tym momencie tutaj typów pracy, no bo w przypadku tutaj, no tak jak powiedział, w większości firm metalowych, tak naprawdę tutaj te operacje możemy na podstawie cech z góry oszacować. No bo jeżeli jest gdzieś w tym momencie tutaj konstruktor zrobił w tym momencie gięcie, to wiadomo, że musi pójść na gętarki. Jeżeli jest jakieś tutaj spawanie, co możemy w tym momencie wykryć, musi pójść na do spawania, że są otwory, musi pójść na odpowiednie procesy tutaj związane w tym momencie tutaj z pracą w tym momencie na produkcji, czyli ta maszruta w dużej mierze może być również zautomatyzowana na podstawie cech. Czyli tutaj technolog nie musi się zastanawiać, oglądać tego rysunku, czy tu jest potrzeba tutaj spawania, czy potrzeba wiercenia, czy potrzeba jakichś innych elementów, to może dostać w tym momencie tutaj automatem, on tylko ewentualnie wypełnia dodatkowe elementy związane w tym momencie tutaj z tym typem operacji, typu jakie są w tym momencie potrzebne narzędzia, jakie są potrzebne dodatkowe elementy, czy jakie mamy wykonać w tym momencie pomiary, jeżeli wchodzimy w tematy w tym momencie związanych z kontrolą jakości i tym podobne rzeczy, tak? Czyli możemy tutaj tą technologię rozbudowywać o to, co jest potrzebne w danej firmie na etapie tutaj już produkcji. No i tak jak tutaj Jako wspomniał, to nie jest webinar poświęcony jak rejestrować, jak pracować na produkcji, więc tutaj tylko nadmieniamy, że tu mamy tutaj cały możliwość rozbudowy tych technologii o wszystkie takie elementy związane już z procesem niejako w tym momencie tutaj produkcyjnym pod kątem w tym momencie działania. Tak? Czyli mając taką w tym momencie strukturę uzupełnioną i mając do tego już założoną tą technologię, mamy też możliwość od razu przekalkulowania nie tylko materiałowego, ale również w tym momencie tutaj związanego w tym momencie tutaj z robocizną, z kosztem maszyn, prawda, i tak dalej. Czyli w tym momencie tutaj już ta kalkulacja po wprowadzeniu w tym momencie technologii, to co w większości przypadków robione automatycznie, już jest w tym momencie pełna. Tak? Czyli mając strukturę, mamy kalkulację materiałową. Mając technologię, mamy pełną kalkulację, łącznie w tym momencie tutaj z pracownikiem, z maszyną materiałową, z różnymi w tym momencie tutaj też takimi tematami jak czasy przezbrojeń, czy jak będę chciał zrobić kalkulację na większą ilość, cena mi się w tym momencie tutaj zmieni z uwagi w tym momencie, że program w odpowiedni sposób proces produkcyjny ułoży pod kątem czasu przygotowawczo-zakończeniowego i tym podobne element, i tym podobnych elementów. Czyli proces przygotowania produkcji, czyli żeby można było produkcję uruchomić, mając BOM-a, to dostajemy tutaj automatycznie, jest tutaj bardzo w tym momencie tutaj proste, możemy go w tym momencie uzupełnić. I oczywiście w ramach tutaj już ERP-a
możemy sobie oglądać tylko w tym momencie tutaj bomy, w tym momencie tutaj aktualne, bomy na wyroby, bomy na jakieś różne w tym momencie elementy, to już jest kwestia w tym momencie tutaj działania w ramach w tym momencie tutaj pracy. To, co tutaj wspomniałem pod kątem w tym momencie tutaj rysunków, jeżeli w tym momencie tutaj mamy podpięte w tym momencie tutaj PDM-a i to generowanie rysunków, o którym tutaj wspomniał w tym momencie tutaj, jako te rysunki są widoczne w tym momencie tutaj pod kątem kartoteki, które możemy używać i w postaci programu, i w postaci w tym momencie tutaj już rejestracji produkcji, czyli też na hali produkcyjnej w tym momencie tutaj to działa. I tutaj były takie pytanie, czy możemy integrować się bez PDM-a. Tak. Tylko że wówczas nie wszystko jesteśmy w stanie uzyskać i zautomatyzować. No bo tutaj Jakub to już może troszkę więcej na ten temat powie, pewne elementy pod kątem automatyzacji, tak jak rysunki, uzyskujemy używając PDM-a, cechy możemy robić używając tylko inventora. Tak, czyli w tym momencie tutaj w zależności co używamy po stronie CAD-a, no to tutaj pewne opcje są otwarte, czyli możemy więcej wyciągnąć, a pewne w tym momencie mniej, no bo wiemy to, że nie wszystko w tym momencie jesteśmy w stanie w tym momencie tutaj zrobić. I było drugie pytanie, czy jest możliwość integracji z innymi systemami CAD-owskimi? Tak, ale to są już inne w tym momencie tutaj wstawki, w zależności od systemu, inne tutaj te funkcje integracyjne, czyli kwestia w tym momencie, poziom automatyzacji jest na różnym poziomie. Tak, to co my tutaj pokazujemy, to jest taki tutaj poziom dosyć pełny, ale wymaga w tym momencie tutaj PDM-a z uwagi w tym momencie na automatyzację, w tym momencie tutaj generowania różnych w tym momencie tutaj rysunków, łącznie z rysunkami kamowskimi pod kątem w tym momencie na przykład nestingu, żeby już też raster można było w jakiś sposób niejako przygotować. Ja tutaj dodam może co do integracji bez PDM-a. Można, jest tylko jedno ryzyko. Nie mamy kontroli nad tym, nad danymi, które przenosimy do systemu ERP. W momencie, kiedy mamy PDM-a, PDM nam pilnuje wersjonowania, rewizjonowania, możemy narzucić pewne reguły, że na przykład jeżeli plik nie ma wypełnionych niektórych pól, które są wymagane przez system ERP, czy które są po prostu potrzebne do produkcji, to system PDM nam jak gdyby nie przepuści tego pliku, nie pozwoli nam zmienić jego stanu na wydany, nie pozwoli nam przypisać karty elementów. No to w różnych systemach różnie działa, ale przerzucając dane, czy przenosząc dane z systemu CAD-owskiego do systemu ERP za pomocą zwykłego zestawienia komponentów generowanego z systemu CAD-owskiego, czy to będzie Excel, czy jakieś pliki CSV, TDL, mniejsza o to, na użytkowniku tak naprawdę spoczywa całkowita kontrola tego, co eksportujemy. Czy to, co eksportujemy, to na pewno są pliki, na których już został zakończony etap projektowania, czy na przykład są to cały czas pliki, które są w trakcie modyfikacji i na przykład te dane materiałowe, te informacje o tym pliku są poprawne, czy one nie są na przykład jeszcze niepełne. Więc tutaj no, PDM przede wszystkim chroni nas i pomaga nam w tym, żeby te dane, które przenosimy już do systemu ERP, były pewne. Idąc dalej, kwestia rewizjonowania, wersjonowania, czy to, co eksportujemy do systemu ERP, jest tym samym, co już do niego wcześniej trafiło, czy to jest jakaś kolejna rewizja, czy to jest jakiś plik po jakichś modyfikacjach. No tutaj jest szereg kwestii, które mogą mieć na to wpływ, a system PDM pomaga nam nad tym zapanować. Czyli podsumowując, zalecamy integrację z PDM-em, ale jest możliwość bez, pod warunkiem, że zgodzimy się, że ona nie będzie wykorzystywała pewnych właściwości, które pokazujemy tutaj. I teraz już kwestia to będzie tutaj już dalszych elementów już pod kątem samych tutaj już produkcji. Mając BOM-a, możemy w tym momencie przygotować, uruchomić w tym momencie zlecenie produkcyjne, które już w automatyczny sposób tutaj nam program przygotował, co mamy tak naprawdę produkować, jak mamy produkować, przygotował nam do tego w tym momencie tutaj tak zwane przewodniki produkcyjne, które już idą w tym momencie tutaj na halę produkcyjną z dostępem do aktualnych danych związanych w tym momencie z CAD-em. Tak?
Czyli tutaj ten proces w tym momencie tutaj automatyzacji przygotowania jest bardzo duży. Natomiast w jaki sposób później już te elementy wykorzystujemy na etapie produkcji, czy produkujemy w tym momencie z użyciem w tym momencie kanbana, produkujemy tutaj zleceniowo, czyli pod wyrób wszystkie elementy, półprodukty produkujemy, jak to planujemy i tak dalej, to już jest w zależności w tym momencie tutaj od potrzeb w tym momencie tutaj produkcyjnych, czyli tutaj no, nie będziemy tutaj już aż tak bardzo w tym momencie tutaj pokazywali całego niejako procesu produkcyjnego. Natomiast to, co tutaj nam ta integracja daje, to nam daje szybkość danych, żeby one były dostępne pod kątem produkcji, czyli w tym momencie tutaj przyspieszamy, w tym momencie tutaj, bo kilka kroków tutaj możemy w tym momencie pewne rzeczy automatyzować, dostajemy tutaj na gotowo. Druga rzecz, dostajemy pewne informacje, tak? Czyli dostajemy w tym momencie tutaj pewne informacje pod kątem w tym momencie tutaj, że te dane są aktualne, że w tym momencie tutaj rewizja jest aktualna, czyli mówimy, że to jest w rewizji A, a nie w rewizji B, czyli później też pod kątem produkcji i ewentualnie w tym momencie tutaj reklamacji, my dokładnie wiemy, które zlecenie, na której rewizji, na podstawie jakich rysunków zostało w tym momencie tutaj wyprodukowane, czyli też pod kątem w tym momencie i serwisu, i części zamiennych, też możemy znawiać konkretne w tym momencie rewizje pod kątem w tym momencie tej produkcji, żeby to zamienić w tym momencie dokładnie to, co potrzebuje tutaj klient, co to klient w tym momencie tutaj dostał, prawda? Czyli tutaj mamy pełną kontrolę nad całym procesem, tak jak to konstruktor w tym momencie tutaj zamodelował i tak jak to konstruktor w czasie tutaj życia produktu ewentualnie zmienia, tak? Czyli tu w ramach wykorzystując w tym momencie tutaj PDM-a również te elementy wszystkie mamy w tym momencie tutaj po stronie RPA, po stronie w tym momencie MRP, w tym momencie tutaj pilnowane, żeby w tym momencie tutaj mieć wszędzie aktualne i prawidłowe w tym momencie tutaj dane, czyli eliminacja pomyłek, tak? Czy jakieś pytania do tych części? Nie wiem, nie ma nikt pytań więcej co do tych narzędzi, które przedstawiliśmy. Jeszcze poczekamy, może komuś coś się tutaj przyjdzie do jakieś pytanie, czyli tutaj kwestia w tym momencie tutaj, no, chcieliśmy pokazać w tym momencie tutaj ideę, w tym momencie tutaj przyspieszenia pracy na styku konstrukcji oraz technologów oraz jak te dane w procesach produkcyjnych można w tym momencie tutaj wykorzystać. Więc tutaj, jeżeli tutaj ktoś by był takim tematem zainteresowany, to proszę w tym momencie o kontakt, to są tutaj nasze dane. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematami PDM-a, CAD-ów, no to proszę tutaj kierować te tematy do firmy MAT, do pana Jakuba, do pana Przemysława. Jeżeli ktoś jest zainteresowany w tym momencie tutaj naszym RP-em, czyli Vendo RP, proszę o kontakt do mnie. Znaczy, jest jedno pytanie w międzyczasie padło, co się dzieje, jak chcemy otworzyć jakieś dane z Vendo w inwentorze i je edytować. Generalnie ta wtyczka, którą ja tam pokazywałem przez moment, za pomocą której możemy zdefiniować czy wskazać, jak, z jakiego detalu element jest wykonany, czy ma być wykonany, to pobieramy dane z magazynu, z Vendo w trybie do odczytu. Generalnie nie z poziomu inwentora, nie edytujemy tych informacji. Teoretycznie by można, ale raczej nie ma takiej potrzeby i to ze względu na bazy danych i tak dalej wręcz byłoby chyba niewskazane. Więc te dane, które wyświetlamy sobie w inwentorze, to są dane do odczytu. Tam możemy je modyfikować później, jeżeli dopiszemy jakieś informacje do pliku w inwentorze, to one są modyfikowalne, natomiast same informacje, które pobieramy z Vendo, to są informacje w trybie do odczytu. Czy będzie może obejrzeć webinar jeszcze raz? Tak, linki Państwo dostaniecie, uczestnicy dostaną linki do webinara w tym momencie
Webinar jest nagrywany, będzie dostępny. Pytanie, czyli pracujemy bardziej na Wolcie, a do Vendo eksportujemy dane? Tak, generalnie tak to działa, że konstruktor pracuje w inwentorze, przenosi no, razem z Voltem, no, założenie jest takie, że razem z Voltem, czyli systemem PDM. To, co może robić konstruktor, czasami konstruktorzy są jednocześnie technologami, więc jakieś tam dodatkowe informacje odnośnie naddatków, sposobu obróbki i tak dalej, wtedy konstruktorzy mogą uzupełnić na poziomie kart elementów i już takie kompletne informacje wtedy przenieść do Vendo czy do systemu ERP. Proces? Tak, proces jest automatyczny. Można to robić albo na zasadzie, tak jak Przemek tam pokazywał, jednego kliknięcia i dane będą się przenosiły automatycznie do Vendo. Przemek tam pokazywał jeszcze dwa okna po drodze z wyborem właściwości, ale my to pokazaliśmy po to, żeby pokazać, że można, że takie dane są dostępne. Natomiast jeżeli to będzie stały zestaw informacji, który chcemy przenosić, to jak najbardziej ustalamy je na sztywno, wtedy wystarczy jedno kliknięcie z poziomu Volta lub można to też zrobić całkowicie automatycznie, czyli na przykład w momencie, kiedy konstruktor zmienia stan jakiegoś pliku w Volcie, czy to będzie pojedynczy detal, czy to będzie złożenie, czy podzespół, mniejsza o to, w tle automatycznie przypiszą się karty elementów i z automatu później te dane wyeksportują się do systemu ERP. Więc można, to jest konfigurowalne w zależności od tego, jak klient sobie zażyczy, tak można to poustawiać. Natomiast technolodzy logistycy, przygotowanie produkcji pracuje w ERP-ie, tak? Jeżeli tutaj z jakichś powodów to będzie tutaj, potrzebujemy nowego materiału, to konstruktor tylko to będzie tutaj daje wytyczne, mniej więcej tymi cechami tutaj, co to powinien mieć za towar i już przypisanie tego towaru, ewentualnie jego założenie jest po stronie w tym momencie ERP logistyka, tak? Czyli logistyk widzi, że ma pewien element, który nie ma przypisanego w tym momencie materiału, ma pewne informacje od konstruktora pod kątem wytycznych, ale on musi założyć już kartotekę materiałową. Kartoteki na detale są zakładane automatycznie i na wyroby. Kartoteki na towary zakupowe robi już w tym momencie osoba po stronie ERP, bo trzeba wybrać dostawcę, trzeba wskazać pewne w tym momencie dodatkowe elementy, które są potrzebne w całym procesie tutaj dla tutaj pracy na ERP-ie. To już robi osoba po stronie ERP. Jeżeli do Vendo zostanie przeniesiony detal, znaczy założony detal, który nie będzie miał podczytanego materiału, z którego ma być wykonany, no to zawsze tą informację tak standardowo można dołożyć później po stronie już Vendo, budując technologię, można podpiąć, z jakiego materiału ten detal ma być wykonany. Później, jeżeli w trakcie etapu projektowania, jeszcze przed wydaniem detali po stronie systemu CAD-owskiego, w międzyczasie taki materiał zostanie utworzony w Vendo, no to zawsze konstruktor może doczytać jak gdyby ten materiał i uzupełnić tą informację. Tutaj też można różnie skonfigurować system PDM, czyli możemy na przykład zrobić coś takiego, że do momentu, kiedy nie będzie wskazany materiał, z którego ma być wykonany detal, tak długo PDM nie pozwoli wydać takiego detalu, no i to wymusi na konstruktorze czy tam technologu no, uzupełnienie tych danych. Czy to będzie na etapie pliku, czy to później będzie ewentualnie na etapie karty elementów do zdefiniowania według życzeń. Ale taka możliwość jest, czyli albo wymuszamy jak gdyby uzupełnienie tych danych na etapie systemu CAD-owskiego, tak żeby zawsze do Vendo przenosiły się dane, które już te informacje zawierają. Jeżeli z jakichś przyczyn tam choćby nawet logistycznych nie byłoby to wskazane, można też wyeksportować
elementy z niewskazanym materiałem wykonania i później będzie to trzeba uzupełnić na etapie tworzenia technologii po stronie systemu ERP. Chyba nie ma więcej pytań. Dziękujemy za uwagę. Gdyby komuś przyszła później pomysł, znaczy przyszły jakieś pytania do głowy, no jesteśmy do dyspozycji, namiary na nas są, więc można się z nami bezpośrednio kontaktować później. Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.